środę na finale Top Model towarzyszyła ci Ania Markowska. Wiem, że się przyjaźnicie. Jak to się w ogóle zaczęło? Ania bardzo mnie wspierała podczas choroby Oliwiera. Mm. Okazała mi niesamowite wsparcie. Ja jestem jej bardzo za to wdzięczna. Myślę, że to jest jedna z nielicznych osób, na które mogłam naprawdę liczyć od początku do końca. Dużo jej zawdzięczam i gdzieś tam znamy się, kolegujemy, spędzamy razem czas. Mogę liczyć na jej wsparcie tutaj w Warszawie. No i tyle. I gdzieś tam budujemy naszą relację i opieramy ją na fajnych fundamentach. Może coś uda nam się wspólnie stworzyć w przyszłości. Kto to wie, nikt nie wie. Tak? Macie takie plany? Znaczy tam rozmawiamy sobie o jakichś tam kwestiach, ale nie chcę na razie tego zdradzać. Może coś się uda, ale w każdym razie Ania jest dla mnie moją taką inspiracją, bo ona doświadczyła choroby nowotworowej, dlatego dla mnie ta dziewczyna jest po prostu prawdziwą fajterką i gdzieś tam też siłę czerpałam od niej, od tego i ona też mnie tak właśnie motywowała do tej walki jeszcze większej o życie Oliwiera. Tak, to jest wspaniałe, że Ani się udało. Tak, Ani dziś wiedziesz szczęśliwe życie. Tak, to jest niesamowite, że jednak są osoby, którym się uda wygrać i to jest pełen podziw dla mnie, no i niesamowity cud naprawdę. No i ja się z tego cudu cieszę, bo dzięki temu teraz Ania jest tutaj dalej z nami i wspiera inne osoby w różnych tragediach, które je spotykają. To prawda. Ania potwierdziła ostatnio, że spotyka się z Kubą Wojewódzkim, wręcz jest w związku. Czy ty poznałaś Kubę także? Tak, poznałam Kubę. Poznałam. Jak wrażenie? Bardzo dobre, pozytywnie.